Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Wiadomo było, że przejmowanie mediów publicznych przez nowy rząd nie będzie łatwe, ale to, jak sprawy się potoczyły, przypominało nieco atak zwolenników Trumpa na Capitol kilka lat temu, oczywiście tout proportion gardé, jak to mówią we Francji. W telegraficznym skrócie, WTS skomentuje niektóre aspekty, wątki związane z sytuacją mijającego tygodnia. Sobota, 23 grudnia, Maciej Orłoś, zaczynamy. Najpierw powiem wam, o czym nie będę dziś mówił w WTS-ie, czego nie będę komentował. Really? Nie będę komentował zdecydowanych decyzji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza w sprawie zmian zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nie będę mówił o tym, jak grupa posłów PiS oraz Solidarnej Polski broni TVP przed atakami ze strony rządu Tuska. Nie będę mówił o tym, jakimi inwektywami obrzucają rząd Tuska od kilku dni w Sejmie i w innych miejscach politycy Zjednoczonej Prawicy. Nie będę komentował kontroli poselskich w gmachu Przyworonicza, na przykład w wykonaniu pana posła Mateckiego i jego asystenta Roberta Bąkiewicza. Nie będę mówił o tym, co wyprawiają i wygadują pracownicy TVP, którzy postanowili bronić budynku na Placu Powstańców i go okupować. Nie będę mówił o byłym ministrze Glińskim, który własną piersią bronił gabinetu byłego już szefa Polskiej Agencji Prasowej. Nie będę mówił o tym, jak była marszałek Sejmu Witek skarżyła się wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Werze Jurowej. Nie będę mówił o protestach Macieja Świrskiego, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obrony praworządności. Nie będę mówił o tym, co żona Jacka Kurskiego i Anna Kurska ma do powiedzenia na temat Nowych Wiadomości oraz Sylwestra Marzeń z Dwójką. Nie będę mówił o kilku jeszcze innych wydarzeniach ostatnich dni, dlatego że dużo zostało już o nich powiedziane, zostało omówione, skomentowane, a poza tym przed świętami trzeba raczej trochę studzić emocje, wyciszać się. Tego wam życzę, dostojni panowie. A co ja o tym wszystkim myślę, to się możecie namyślać. Czyli, że to festiwal hipokryzji, cyrk na kółkach, Witkacy zmieszany z Mrożkiem i Gombrowiczem, a doprawiony Bareją, Monty Pythonem i Hitchcockiem. Bywało gorzej, kłamczę. Jednak mimo, że za chwilę święta, muszę w WTS-ie poruszyć kilka tematów, które po prostu wymagają komentarza. Ale obiecuję, że będzie krótko. Naprawdę, w telegraficznym, by nie powiedzieć teleekspresowym, skrócie. No to po kolei. Joanna Lichocka i jej zdjęcie w reżyserce w budynku przy Placu Powstańców. Posłanka Lichocka, ta pani od środkowego palca, przypominam, której najwyraźniej się wydaje, że przysłowiowy ciemny lud to kupi i nikt nie zakuma, że polityk nigdy, przenigdy nie powinien siedzieć w reżyserce programu informacyjnego. A skoro siedzi, to znaczy, że coś tu naprawdę jest nie tak, jak być powinno. Powiedziałem o palcu pani Lichockiej, to teraz pora na gest Kosakiewicza w wykonaniu byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Pan Mariusz Kamiński, poseł bez immunitetu w Sejmie 10 kadencji, albowiem został skazany prawomocnym wyrokiem na 2 lata więzienia, dopuszczony do udziału w obradach Sejmu dzięki dobrej woli marszałka Hołowni, pokazał słynny gest w stronę posłów koalicji rządzącej. Wspaniale, niezwykle elegancko jak na posła na Sejm Rzeczpospolitej. Czy ten gest będzie w niedalekiej przyszłości zastąpiony innym gestem, na przykład takim. No to się okaże w najbliższej przyszłości. A propos pana Kamińskiego, głos w jego sprawie zabrał prezydent Duda. Najpierw zaprosił byłego ministra już po wyroku wraz z drugim skazanym, byłym wiceministrem Wąsikiem, na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego, żeby panom dodać otuchy i żeby przypomnieć wszystkim, że on, prezydent, na polecenie prezesa Kaczyńskiego 8 lat temu ułaskawił obu panów. Przepraszam, powiedziałem, że na polecenie prezesa Kaczyńskiego. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. Po prostu tak mi się to powiedziało. To zwykłe przejęzyczenie. I wszystko jasne. Ale to jeszcze nie koniec o Andrzeju Dudzie. W Radiu Z raczył on porównać ministra sprawiedliwości Adama Bodnara do funkcjonariusza stalinowskiego i nie było to przejęzyczenie. To przypomina jako żywo czasy stalinowskie. Czasy stalinowskie. Tak. Porównuje pan ministra Bodnara do funkcjonariusza stalinowskiego? No w tym aspekcie to ostatni raz mieliśmy takie sytuacje za PRL-u, panie redaktorze. Czy nie są to za mocne słowa, panie prezydencie? Nie, nie są za mocne słowa. Okej, tylko spokojnie. Za chwilę mamy nowy rok, czyli 2024. Wybory prezydenckie w połowie 2025, tak więc już tylko 1,5 roku. Jakoś wytrzymamy, choć
lekko nie jest. I jeszcze jedna sprawa związana z panem prezydentem. Otóż, tak jakoś wiecie, rozumiecie, niespecjalnie wykazywał się aktywnością w sprawie obrony Telewizji Polskiej, czy raczej powinienem powiedzieć TV PiS. Podobno nie przyjął na przykład od polityków PiS zaproszenia do wspólnego protestowania na Woronicza, więc pan prezes Kaczyński jak się wkurzył, jak tupnął nogą. Wierzymy, że pewnego dnia, a może pewnej godziny prezydent, który nie wykazuje się aktywnością, jednak zmieni zdanie, bo mógłby tutaj interweniować bardzo zdecydowanie i sprawa by się skończyła. To nie za bardzo poskutkowało, więc ponownie szturchnął prezydenta w tej sprawie. Gdybym jakimś cudem był w tym momencie prezydentem, to znalazłbym sposób na rozwiązanie tej sprawy. Tak powiedział Jarosław Kaczyński w Radiu Wnet. W tej sytuacji Andrzej Duda się ocknął, wydał oświadczenie i ostro wypowiedział się na temat zmian w mediach publicznych na antenie Radia Z. To jest anarchia. Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa. Wczoraj przez pana ministra została konstytucja złamana. Jestem ciekawy, czy są w stanie przedstawiciele rządu przedstawić chociaż jednego odpowiedzialnego prawnika, który wyjdzie i powie, że to, co zrobili, jest zgodne z obowiązującym prawem. No, z tego co wiem, zdania wśród ekspertów są podzielone w tej kwestii. To fakt, ale zdecydowanie są tacy eksperci, na przykład profesor Marcin Matczak, którzy tłumaczą, że działanie Sejmu i ministra kultury w sprawie mediów publicznych było zgodne z prawem. To rewelacja! Skoro już o przestrzeganiu prawa mówimy, a sam pan prezydent w oświadczeniu powołał się na zapisy ustawy o radiofonii i telewizji mówiące o bezstronności mediów publicznych, to przypomnijmy choćby o tym, jak Telewizja Polska faworyzowała Andrzeja Dudę w kampanii wyborczej w 2020 roku. Niech przykładem będzie chociażby ten oto w cudzysłowie materiał dziennikarski z Wiadomości 19.30 o kandydacie na prezydenta. Zobaczmy, fragment. Miasta, gminy i wsie, miliony ludzi, mnóstwo ważnych tematów i jeden wspólny cel. Ja kandyduję po to, żeby nikt nas o 5 lat nie cofnął. Duma. Jest patriotą, jest człowiekiem, który nas będzie godnie reprezentował. Tak więc pan prezydent na antenie Wiadomości dostał darmowy spot wyborczy, nazywany materiałem dziennikarskim i jakoś wtedy nie protestował. Nie protestował również na przykład w sprawie takiej, że publiczna telewizja stała się tubą, dość prymitywną zresztą partii rządzącej, ani w sprawie niedawnej kampanii wyborczej, gdy faworyzowanie PiS-u było nieprawdopodobne, połączone ze szczuciem na pozostałe ugrupowania, o hejcie na Donalda Tuska nie wspominając. Jak najbardziej łamane były wtedy zapisy ustawy o radiofonii i telewizji. Żeby nie być gołosłownym, przytoczę dane na temat bezstronności TV PiS. Zresztą są to dane autorstwa samej telewizji. W drugim kwartale 2023 roku Zjednoczonej Prawicy poświęcono prawie 80% czasu, a takiej na przykład Koalicji Obywatelskiej 3%. Od razu wyjaśniam, chodzi o czas przedstawiania stanowisk poszczególnych partii politycznych wskazany w sprawozdaniu kwartalnym z realizacji obowiązków przedstawiania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych. No, zgodne z ustawą jak cholera, już bardziej nie można. Czy ktoś słyszał może o jakichś słowach potępienia w tej sprawie ze strony prezydenta Dudy? Ktoś coś? Pan ojciec Tadeusz Rydzyk odezwał się w sprawie mediów publicznych. Politycy koalicji 15 października odebrali głos Polakom, przejmując media publiczne. Dyrektor Radia Maryja tak powiedział. Tak działali komuniści w stanie wojennym, ale wtedy dla wszystkich było jasne, że to bezprawie. To jest robienie rewolucji metodami sprawdzonymi w historii. Tak działali bolszewicy i naziści. Oni też mieli na ustach dobro narodu, ludzi, ale ich prawdziwym celem było wzbudzanie nienawiści jeden do drugiego. Czyli kolejny facet, który jest najlepszy we wzbudzaniu nienawiści jeden do drugiego. Kolejny facet, który używa nieuprawnionych, obraźliwych analogii, zapewne w duchu chrześcijańskim, skoro to ojciec i w dodatku redemptorysta. Rydzyk mówił więcej na ten temat w naszym dzienniku, ale cytować dalej nie będę, bo mam dosyć tego języka i tej narracji. Bardzo panu dziękuję. Metafory związane z obecną władzą dotyczące bolszewizmu, nazizmu, stanu wojennego, określenia typu koalicja 8 gwiazdek, zdrajcy narodu, wzniosłe apele w sprawie obrony demokracji, wolnych mediów, mediów publicznych, pluralizmu w mediach, padające z ust skrajnych
opętanych nienawiścią do Tuska hipokrytów, od lat dzielących społeczeństwo polskie. Cała ta ich szalona, pokrętna i zakłamana narracja mi się totalnie przejadła. Powiem wam całkiem szczerze, nie mogę już tego słuchać. Mówią tak w Sejmie, mówią okupując budynki Telewizji Polskiej, mówią politycy, mówią pracownicy TVPiS, na przykład panowie Pereira czy Adamczyk. Nie wiem, co oni mają w głowach. Nie rozumiem takiej hipokryzji, tego skrajnego cynizmu. Jednym z nich jest niewątpliwie także pan Sakiewicz, Tomasz Sakiewicz, szef Telewizji Republika. No i skoro o Telewizji Republika mowa, to jak wiadomo TVP Info przeniosło się właśnie tam i nadaje swoje programy. To jest półamatorska stacja telewizyjna, której oglądalność teraz skoczyła zresztą w sposób niebywały, natomiast ja o czymś innym. No właśnie. Skoro Zjednoczona Prawica chciała mieć swoje media, swoją tubę propagandową, to mogła ją sobie za własne pieniądze budować od lat, stać ich na to. Mogło to się dziać na bazie na przykład właśnie takiej republiki. I wszyscy byliby zadowoleni, włącznie z Kaczyńskim i Sakiewiczem. I nikt by do nich nie miał pretensji. Ale nie, PiS wolał bezczelnie iść na łatwiznę i wziąć sobie, zawłaszczyć totalnie media publiczne, z których zrobił sobie prywatną szczekaczkę. No sorry panowie i panie, ale tak to nie może działać. Prezes Kaczyński opowiedział w Radiu Wnet o swojej niesamowitej przygodzie. Co? Część odbiorców telewizji naziemnej straciła możliwość odbioru, sam do takich należę. Stąd, kiedy wróciłem parę dni temu z Krakowa około 3 w nocy i otworzyłem telewizor, zobaczyłem, że jest brak sygnału. To w końcu zadzwoniłem najpierw do jednej, drugiej osoby nie odbierały. W końcu zadzwoniłem do samego prezesa telewizji, czyli pana prezesa Matyszkowicza. Czy to już i czy to w sposób, który został zastosowany w stanie wojennym? Okazało się, że to tylko mój błąd, to znaczy nie dokonałem odpowiednich zmian w swoim telewizorze. Jakież to sympatyczne, zabawne, śmiechu co nie miara. A przy okazji pan prezes Kaczyński zdradził nam, że o 3 w nocy może sobie dzwonić od tak do prezesa telewizji publicznej i ten prezes odbiera. To znaczy, że mamy tu wręcz niesłychaną zależność telewizji publicznej od szefa partii politycznej. Fantastycznie. Mało tego, pan Kaczyński opowiada tę historię publicznie, nie zdając sobie sprawy, że to, o czym mówi, w państwie prawa byłoby absolutnie niedopuszczalne. Na zakończenie mam jeszcze dla was dowcip tygodnia, naprawdę niesłychanie śmieszny. To pan poseł Marek Suski, który w studiu Radia Plus powiedział, że pogoda jest pod zdechłym Tuskiem. Nie wierzycie, to posłuchajcie. Do pogody pod zdechłym Tuskiem życzę miłego. Oj, po co tak? Niestety panu Suskiemu wydaje się, że to jest śmieszne, a nie jest, panie pośle. Miałem w planach wrzucić w to samo powiedzenie pańskie nazwisko, też by pasowało. Tuskiem, Suskim, tyle samo sylab, podobne głoski, ale zrezygnowałem, bo byłoby to po prostu niestosowne. Przyjemnie panu? I tym niemiłym zgrzytem, tak jakby zgrzyt mógłby być miły, kończymy to wydanie WTS-u. Zapraszam na kolejne. Spokojnych świąt, trafionych prezentów, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Trzymajcie się, cześć. Aha, tak to prawda, wracam do Telexpressu i tam też niebawem się zobaczymy. Do widzenia państwu.